Dzień dobry, Robert Szewczyk, Zetor Polska. Na Polagrze w 2018 roku, jak sama nazwa wskazuje, jest to Polagra premiery, zaprezentujemy wręcz nowy Zetor Major 80, w tym wypadku HS, w nowym designie Zetor. W roku 2015 firma Zetor przedstawiła nowy koncept rozwoju ciągników Zetor i to jest właśnie pierwszy ciągnik w seryjnej produkcji, który spełnia wszystkie wymagania tego konceptu. Co w tym ciągniku się zmieniło? Przede wszystkim, jak widać od razu na pierwszy rzut oka, design. Jest to właśnie to, o czym mówiłem, design zrobiony przez firmę Pininfarina z Włoch. Zmieniła się również wnętrze kabiny oraz parę innych ciekawych elementów, między innymi wszystko, czego wymagają nowe przepisy homologacyjne roku 2018. Te ciągniki trafią do sprzedaży w połowie tego roku i zastąpią dotychczas wysłużonego już naszego ulubionego Majorka, który cieszymy się, dowiedzieliśmy się tutaj właśnie na wystawie, że zdobył znowu nagrodę za trzecie miejsce sprzedaży wśród wszystkich marek obecnych na naszym rynku i wśród konkretnych modeli. Cóż więcej można o tym ciągniku powiedzieć? No, cieszymy się, że firma Zetor właśnie od tego małego ciągniczka rozpoczęła wdrażanie swojego nowego designu, który według tego, co mówią zwiedzający, bardzo im się podoba i liczymy na to, że przyjmie się na rynku i będzie po prostu bardzo często widywany na naszych polach, no i również drogach, bo ten ciągnik nadaje się również do prac komunalnych, ziemnych czy na przykład w zieleni miejskiej.